Karokan jest to debiut ulepiony. Nie wiem, złożony po prostu z łez zawodników grających E4 w pierwszym ruchu. I tutaj grałem z Mistrzem Międzynarodowym ranking 2.420. I bardzo się przygotowywałem na E5, bo to przeciwnik dużo dużo grał. No ale jednak poszedł Karakan. No to ja D4, D5, E5 postanowiłem po raz kolejny zastosować ten wariant. No i tutaj oczywiście dostałem. Przyjemniejszą pozycję, nie mniej trzeba powiedzieć, że też no, pozycja przeciwnika jest solidna, tak, jest ten trójkącik ustawiony. Goniec z C8 został wystawiony już, no więc no, ciężko się uczepić, ale jednak dzięki pionkowi E5 możliwości manewrowe przeciwnika są ograniczone, więc. Przyjemniejsza, białego. I tutaj przeciwnik zdecydował się zagrać A6, no to od razu ustaliłem, że zapewne chodzi mu o zagranie C5, bo jeżeli C5 od razu by zagrał, no to tam często mm, są właśnie problemy po tej przekątnej A4E8 z królem, który jeszcze nie zruszował. No więc ja skoczek BD2, on C5, i tutaj zdecydowałem się na debije C5, ponieważ moja idea była tutaj dosyć prymitywna wręcz, to znaczy chciałem wybić na 5 i wpakować skoczka na D4, bo uznałem, że ten skoczek na D4 to jest potęga, super hiperaktywny, no i później długoterminowo będę przeciwnika dociskał. Natomiast prawda jest taka, że powinienem tutaj zastosować. Starą zasadę, że jak król przeciwnika jest w centrum, to trzeba centrum otworzyć, żeby tegoż króla poatakować, w związku z tym, zamiast DB C5, powinienem zagrać C4. I ja C4 odrzuciłem, no bo stwierdziłem, że kurde, głupie to jest, nie. Przeciwnik zagra po prostu skoczek E7, w razie wybicia sobie tutaj skoczkiem na D5 odbija ten skoczek jest perfekto aktywny. No w ogóle po co mi to posunięcie? Natomiast. Wybijam, ale na C5 i później wrzucam skoczek B3. I tutaj okazuje się, że są problemy po stronie oponenta, ponieważ po pierwsze, już tylko gońca mi brakuje w grze. Jeżeli gońca rozwinę, no to już jestem perfekcyjnie rozwinięty, wszystko super, nie? No ale przeciwnikowi wisi teraz ten skoczek. Jeżeli wybije, ja wybijam Hetmanem. Już jest dodatkowo presja na punkt B7. Za chwilę jeszcze będę go dociskał w centrum. Więc to już wygląda zacnie. Jeżeli natomiast on gdzieś będzie chciał odejść, żeby tutaj gońcem odbić, no to wtedy w ogóle mogę koniec E3 grać. Znowuż z presją na C5. I zauważcie, że przeciwnik jeszcze co najmniej dwóch ruchów potrzebuje, żeby zakończyć rozwój. Koniec E7 i długa roszada. Tutaj mu ten skoczek podwisa. No więc tutaj presja jest naprawdę solidna. No ale ja tutaj przyjąłem nie najlepszy plan i tak jak widzicie po terwometrze już tutaj nawet delikatna przewaga czarnego, co ciekawe, chociaż i ja, i przeciwnik tak mi się wydaje, tutaj ocenialiśmy, że jest lepsza białego. Naprawdę w tej początkowej fazie partii znacznie szybciej od przeciwnika grałem, tak no, wygodniejsza była ta pozycja, tak mi się wydawało podczas partii i chyba przeciwnikowi też. No więc ja tutaj i skoczek B3 z atakiem na tego gońca, on po prostu kontynuuje rozwój. No to ja wybiłem na C5 i skoczek D4, więc tutaj osiągnąłem właśnie mój plan. I pierwotnie chciałem od razu lecieć na koniec E3, ale później sobie pomyślałem, że w sumie 300 IQ to będzie wrzucić jeszcze H4 z groźbą H5, że w ten sposób wymuszę mu słabość. To, czego nie wziąłem pod uwagę, to to, że grając H4, rzeczywiście wymuszam słabość, ale też pojawia się słabość w moim oposie, co nie jest pożądanym stanem rzeczy. Więc trzeba było tutaj grzecznie zagrać goniec E3, jak przeciwnik, jakaś roszada, zagrać F4. I tutaj pozycja ogólnie rzecz ujmując, jest w równowadze. Natomiast ja mogę pomarzyć w dalekiej perspektywie o jakimś G4, F5, bądź też w ogóle o przygotowaniu posunięcia C4, żeby centrum otworzyć, żeby te moje gońce wkroczyły do akcji. Natomiast z obiektywnego punktu widzenia, czarny nie powinien mieć tutaj większych problemów przy precyzyjnej defensywie. No więc ja tutaj h4 przeciwnik h5, ja teraz goniec e3, zagrałem c3, f4. No i tutaj nastąpiły takie masowe wymiany, i moja idea była taka, żeby wymienić te lekkie figury i później działać na skrzydle hetmańskim. Ponieważ ja ustaliłem, że tutaj królewskie jest całkowicie zablokowane i ten goniec przeciwnika rzeczywiście jest bardzo aktywnie ustawiony i nie da się go wygonić, ale z drugiej strony on w sumie bije w pustkę, nic konkretnego nie robi. Więc ja miałem takie założenie, że tutaj na królewskim niech sobie ten goniec stoi, niech on tutaj się leni. A ja rozkręcę akcję na Hetmańskim i na Hetmańskim no będę miał z praktycznego punktu widzenia figurę więcej, nie? No i rzeczywiście ten plan szedł w dobrym kierunku. Tutaj poprawiłem sobie hetmana, wrzuciłem wieżę do akcji, finalnie zdecydowałem się właśnie na tą wymianę. Przyznam szczerze, że moim ideałem tej pozycji to byłaby taka końcówka, w której sobie tutaj podciągnę króla, no i później właśnie otwieram akcję na hetmańskim i przeciwnik ma problemy. No to takie, wiecie, praktyczne problemy, no bo Stokwisz to wiadomo, że coś takiego wybroni. Natomiast ja wiele tego typu końcówek w, w podobnych strukturach przegrałem czarnymi we Francuzie. Także miałem świadomość, że mimo równej. Ocen, czy nawet trochę lepszej oceny stokwisowej dla czarnego, to te struktury bywają kłopotliwe. No i tutaj, wiecie, poprawiam swoją pozę, przechodzę do ataku na linię B, przeciwnik się tam poci po drugiej stronie szachownicy. Zarąbiście, nie? Wieża D4. przygotowuje tutaj wies na B4. I tak sobie myślałem, że nawet w którymś momencie może poświęcę na A6 i go tam pionami zajadę, nie? No to wszystko wygląda świetnie, nie? No i wieża D7. Ja rzeczywiście realizuję mój plan. Goniec G4. No tutaj padła propozycja Remicu. Bo ja zagrałem hetman d4, no i przeciwnik się cofnął, no to ja też się mogłem cofnąć i wiadomo, trzykrotne powtarzanie ruchów, hmm, więc no, pff, ja tam w tej, w tej pozycji remisu nie chciałem, chociaż właśnie zszokowany jestem, jak analizowałem tę partię, zszokowany jestem, że tutaj kompek mówi, że to jest lepsza, delikatnie lepsza czarnego. Absolutnie, absolutnie odwrotnie to oceniałem podczas partii. No, bo, no, no gdzie tutaj są jakieś atuty czarnego? Ja po prostu tego absolutnie nie rozumiem. No w, w mojej ocenie, Stockfish po prostu to jakiś fanatyk karakana i tak dodaję mu właśnie 0,30 do oceny pozycji. Ale nie no, to nie rozumiem, nie rozumiem, no dobra, no król jest trochę osłabiony, dobra. No ale z drugiej strony, no hetman tutaj czarnego to absolutnie nie ma jak wkroczyć, nie? No to, no, o co chodzi? No biały będzie stał w miejscu, co tutaj może być nie tak? No ciekawa sprawa. No więc ja tutaj lecę dalej, nie? Wieża b 6 czyli kontynuuję ten mój plan ataku. Goniec c2, ja wieża b4, będę, mam w, pla mam w planie cisnąć po linii b. Nie bałem się tutaj żadnych wygibasów w tym stylu, choć liczyłem, bo wiecie, tutaj król osłabiony, więc trzeba uważać, ale mam ale posunięcie: wieża, wieża D6, także Luzik Arbuzik, tutaj linie deblokuje, nic mi przeciwnik złego nie zrobi. No on w partii wieża C6. Ja odszedłem Hetmanem na F2. Pierwotnie oczywiście liczyłem to, i wydawało mi się, że tutaj przeciwnik po prostu głupotę zrobił, nie? Ale prawda jest taka, że zadziwiająco dużo aktywności czarny tutaj dostaje. I rzeczywiście teraz ten mój osłabiony król może być w dalszej perspektywie problemem. Szczególnie, że przeciwnik ma tutaj perspektywy na wytworzenie wolnego pionka, a później, wiecie, jakiś atak po długiej przekątnej Gońcem z hetmanem. Więc ja tutaj nie wymieniam Hetman F2, on A5 i ja tutaj popełniłem duży błąd grając wieża B5. Należało wybić i po prostu pogodzić się z tym, że no, no tej partii nie wygra mi tyle. No, bo tutaj wisi pionek, a jak przeciwnik obroni, to B3 i odbijam na wełśnięć. No, ale to jest totalny remis. Nie? To, to po prostu nie, nie mam jak się przebić. Ja cały czas tutaj żyłem marzeniami o, o zwycięstwie. Natomiast prawda jest taka, że tutaj już mam znacznie gorszą pozycję. Natomiast dzięki temu, że grałem szybko na starcie tej partii, no to przeciwnik był tutaj już w sporym niedoczasie. No i wiadomo, jak niedoczas to są nerwy, a co za tym idzie, błędy. No, i on zagrał head D8, natomiast przepotężnym ruchem byłoby D4, ponieważ grozi teraz zbicie tej wieży. Już Hetman jej nie broni. Więc ja uciekam, ale on teraz ma wywalone w tego gońca. Debije C3, I ja zbić nie mogę, bo C2. I okazuje się, że tego piona się nie da zatrzymać, więc. Oj. Więc muszę odbić, no i teraz goniec ucieka i mam fatalną pozycję. No bo on tutaj będzie atakował po linii C. No i plus też króla mam bardzo słabego, więc no. No, tragedia. Więc on tutaj Hetman D8, no to ja trochę odetchnąłem z ulgą, wybiłem tutaj na C6 A1 i wyszła końcówka, która mi się wydawała totalnie remisowa, że wiecie, lewą ręką całkowicie pijany, że to ustoje, a okazało się, że naprawdę są tutaj problemy. Więc tak, pierwsza rzecz D3 ja się nie obawiałem, no bo tego pionka łatwo tutaj zablokuje i zaatakuje, więc to jeszcze go straci. Także to, to bez sensu. No ale on właśnie wybił. Ja wybiłem na T7, no i mówię, kurde, co tutaj może być nie tak? No, no obronię sobie te pionki, stoję w miejscu, remis mam gładko, tak? Zagram jeszcze goniec G2 za chwilę, żeby przejść do końcówki hetmanowej. No to remisik mam tutaj co najmniej, prawda? Znaczy, no dobra, z tym co najmniej to bez przesady. No, po prostu remis w, w gorszej pozycji powinienem ustać. No bo teraz to, to właśnie osłabienie mojego króla wychodzi, nie? No ale przeciwnik zagrał hetman D1. I no ja tak zacząłem myśleć. No i mówię, kurde. No pf, są problemy, nie? No bo pierwotnie chciałem hetman E3, no ale to przegrywam po prostu. No bo go nie z B5 i tutaj na związaniu leci materiał, prawda? Więc to jest już kłopotliwa sytuacja. A król H2 z planem goniec G2 no to też będą nieprzyjemności ciągle z tym pionkiem C3, choć obiektywnie no to obiektywnie to rzeczywiście się trzyma. Ale no tak trzeba uważać, nie? No i ja finalnie tutaj przysiadłem, no i ustaliłem, że gram hetman E2 Przeciwnik uciekł hetmanem i C4. I w ten sposób się tutaj przestawiłem do defensywy. C5. A, tu, tutaj, bo chciałoby się od razu goniec G2 zagrać, nie? żeby powymieniać, ale to jeszcze są jakieś nieprzyjemności związane z goniec D3, choć obiektywnie, obiektywnie, no to powinien. Powinien to być remis, bo Hetman F5 szach tutaj. Absolutnie tego nie liczyłem podczas partii, bo, bo mi to do głowy nie przyszło. To znaczy, no, widziałem, że tam Hetman F5, nie? I uznałem, że po prostu nie ma wiecznego szacha yellow, no ale to jest do ustania, więc można było na to pójść. Natomiast ja podczas partii policzyłem c5 i teraz goniec g2 i przechodzę do takiej końcówki hetmańskiej, która dalej jest nieoczywista, no bo wiecie, trzeba uważać na jakieś przejście do pionkówki, bo ten pionek c5 jest bardzo wysunięty, no i jeżeli go stracę, no to jest po prostu przegrana, tak? No, i tutaj przeciwnik Hetman C3, no to ja tak króla podciągnąłem. Hetman D3, no i cholercia, no to w... no trochę się nie ma gdzie ruszać, no bo muszę tym Hetmanem tutaj stać ciągle, no żeby bronić tego pionka. Całe szczęście, jak przeciwnik tylko wyjdzie swoim królem, no to wtedy mogę nawet tego pionka oddać i tam zawsze jakiegoś wiecznego szacha złapię, co nie? Także, także cały czas jest ok, ale podczas partii, no to już trochę, no. Trochę już się obawiałem o tę pozycję, powiem szczerze. Tym bardziej, że wiecie, to czwarta godzina gry, tam piąta, no to już zmęczenie zaczynało siadać na banie, nie? No to ja, hetman G1, hetman C3, hetman F2, no i przeciwnik finalnie zdecydował się na F6. Jeżeli tutaj zdecydowałby się rzeczywiście iść tym królem. No to, tak, na dobrą sprawę, no po prostu on nic nie osiągnie, no bo jeżeli wyjdzie tym królem, no to ja właśnie wrzucam szacha i później lecę z kontru, nie? No i te pionki, pionki przeciwnika się sypią no więc, więc rzeczywiście nie zdobędzie, no choć też trzeba było to sprawdzić. No i on zagrał F6, co jest rzeczywiście bardzo do dobrym pomysłem, ponieważ jeżeli ja tutaj wybiję, to on nawet tego typu akcje tutaj może odstawiać, nie? Wiadomo, że obiektywnie, no to ciągle remisik, tak? Ale już tutaj biały naprawdę musi się precyzyjnie tłumaczyć. No więc ja tutaj na spokojnie przysiadłem, mówię, trzeba policzyć, żeby już było z głowy. No i rzeczywiście przysiadłem, dobrze policzyłem i udało mi się to ustać, bo jest Hetman A2, bicie, bicie, i w tym momencie mam FBE 5. Wydaje się, że będzie to wałek, bo król f7, król e6, ale idealnie co do tempa się to tutaj zgadza, bo gram król e3 i on nie może król e6, bo król d4 i w ogóle ja wygrywam pionkówkę, więc on musi po prostu tutaj chodzić no i ja też muszę tutaj, bo on musi być gotowy, że jak ja zagram król D4 to on ma król E6, nie? A ja muszę być gotowy, że jak on zagra król E6 to ja król D4. No i w ten sposób obaj tutaj jesteśmy gotowi, no i stoimy w miejscu. No i w partii poszedł, poszedł tutaj po prostu wieczny szach, no i partia rzeczywiście remisem się zakończyła. Także powiem wam, że ten karokan no wiecie, to tak jak to było w debiucie, nie? To tak jak wam pokazywałem. No gdybym stał w miejscu no to remisik, remisik Gładko, tak? No, które misik bez problemu. Ale kurde, na wygrywanie bardzo ciężko jest tego karokana y, przebić. Naprawdę bardzo ciężko. Muszę powiedzieć, że jest to debiut y, mierny, y, ale solidny. Wygrywać karokanem jest naprawdę ciężko, w mojej ocenie, ale, y, ale no znowu żeby to przebijać to dziadostwo białymi to też się trzeba naprawdę ostro napodzić więc będzie chyba trzeba opracować jakiś turbo agresywny wariant na tego Karokana chociaż przyznam szczerze, że już różne dziwne akcje tutaj próbowałem, ale jeszcze, jeszcze parę opcji w głowie mam, także jeszcze szukam, jeszcze szukam mojego przeznaczenia w karokanie no dobra, także cóż mam Mam nadzieję, że ta partia Wam się podobała, była dosyć interesująca. Choć powiem Wam, że no gdybym przewalił, to, to bym tutaj rzeczywiście płakał. Bo kurczę, no taka superowa pozycja, wydaje się, że wszystko gitowa, ale kurde, wyrwałem się za bardzo do przodu. No i, no i cóż, było blisko, żeby z moim królem były problemy. Także wszystko przez to H4 przede wszystkim. To H4 było zbyt optymistyczne, a też w debutie. C4, otworzyć centrum i wtedy król czarnego miałby tarapaty. No ale to cóż, zawsze jakaś nauka na przyszłość no i lecimy dalej naprzód. Eee, także cóż, dzięki za uwagę, widzimy się w kolejnym nagraniu, także pa pa widzowie.